Witam się z Wami z Danii, z Kopenhagi. Przyleciałyśmy tutaj na taki weekendowy, trzydniowy wypad. Na razie jest pięknie, pogoda dopisuje i prognoza też zapowiada, że w dalszych dniach też będzie ładnie, więc zapraszam Was spędzić ze mną te trzy dni. Czekajcie! Że bardzo fajne, ciekawe, nie za długie, a to na pewno duży plus. A na górze fajny taras widokowy, może się napić kawki, zjeść lunch albo deser. Także polecam. Właśnie przyszłyśmy sobie na lunch do Ogrodów Królewskich. Jest to największy park na terenie Kopenhagi. Zaskakująco dużo młodych ludzi przyszło tutaj. Odpoczywa, opala się, gra w piłkę. Jest bardzo przyjemnie, nie za ciepło, a mimo to Duńczycy opalają się przy 18 stopniach. Jest to drugi najstarszy park rozrywki na świecie. Znajdują się tu również piękne ogrody. Można kupić wejściówkę albo tylko do ogrodów, albo razem z ogrodami kupić ride pass, który umożliwia nam korzystanie z atrakcji. My zdecydowaliśmy się na zakup tego ride passu, ale po godzinie 18, przez co był on tańszy. No i teraz jeździmy na rollercoasterach i innych takich dziwnych, ale bardzo fajnych karuselach. My father told me I was a timid child. At school they said I had no style. I was dreaming to be those cool kids, but I come to fucked up my whole teenage life. Now that I've been many places, all these years,
My father told me I was born to run. Long way from home, he never doubt peace, son. Don't call me back until your dreams come true. But I pray for you, be always by your side. Now I've been many places all these years. I used to cry overnight, but now I'm not gonna fear. I guess the star that showed me where I go, just like the new. To kończymy nasz pierwszy bardzo intensywny dzień w Kopenhadze. W parku rozrywki było super. Tak i jest. Fajnie, że przyszliśmy tutaj wieczorem, bo już było, wydaje mi się, mniej ludzi i w ogóle nie było kolejek do atrakcji, więc się bardzo fajnie jeździło. No i co, to był bardzo fajny, intensywny dzień. Tak jest. Która godzina mija, odkąd nie śpisz? 40. No właśnie. No więc teraz idziemy na odpoczynek i do zobaczenia jutro. No i mamy kolejny dzień. Piękna pogoda. Byłyśmy na pysznym sielanku. Było takie fajne, że nawet nie zdążyłam nic nagrać. Tak było. Ja po wczorajszej rozrywce straciłam głos, więc będę się starała regenerować teraz do końca dnia i w ogóle wyjazdu. Teraz zmierzamy do portu. To jest chyba takie najbardziej kultowe miejsce w Kopenhadze. Także myślę, że będzie ładnie. Tylko mam nadzieję. No i doszliśmy do portu, jest naprawdę bardzo urokliwy, aczkolwiek jest mnóstwo ludzi. Też to pewnie też kwestia tego, że jest sobota i weekend, jest dość sporo miejscowych, którzy tam nad rzeką się opalali i odpoczywali. Oczywiście tutaj w porcie wszystkie pamiątki, magnesy dużo droższe, ale przed była fajna strefa żywieniowa, takie food trucki ustawione i tam też było mnóstwo turystów i miejscowych. Także tam na pewno można fajnie sobie zjeść. Właśnie przechodziłyśmy, wracałyśmy z portu i po drodze dostrzegłam taką sieciówkę Emery's i ogarnęłam, że my byliśmy w niej rano na śniadanku. No i tak dobre były tam te wypieki, że musiałyśmy się zatrzymać. No i zakupiłyśmy lunch. Mamy kolejny dzień, właśnie jesteśmy po pysznym śniadanku. Miejscówka nazywa się Dracy's Cafe i uważam, że jest naprawdę godna polecenia. Tu były chyba najlepsze takie wypieki słodkie, jakie jadłam w życiu. Serio, tak mi posmakowały. Próbowałam klasycznie duńską cynamonkę i takiego zawijanego croissant z nadzieniem rabarbarowym. A na górze był krem z białej czekolady, chyba z kurką z pomarańczy. No, naprawdę było super, także myślę, że mogę Wam z czystym sercem polecić to miejsce. No i zaraz idziemy dalej zwiedzać. To już nasz ostatni dzień, no ale pogodę mamy tak samo jak poprzednie dni, super udaną. Jesteśmy teraz przy kościele, który zainspirował twórców Shreka do stworzenia kościoła w Duloc, zamku w Duloc i w ogóle miasteczka Duloc w pierwszej części, tam gdzie mieszkał Lord Farquaad. Tutaj widać właśnie te zabudowania i to jest kościół, który się nazywa Grundtvigskirke i niestety jest dzisiaj zamknięty, więc nie mogliśmy wejść do środka, ale i tak nawet z zewnątrz robi wrażenie. Nasz weekend w Kopenhadze powoli dobiega końca. Był naprawdę bardzo udany. W ogóle super porę wybraliśmy, bo pogoda była fantastyczna, codziennie tak 22 stopnie. Taka idealna na krótki rękaw, ale nie było upałów. No i w ogóle jesteśmy w maju i wszystko przepięknie kwitnie. Glicynia, hortensje, bzy. Także wszędzie mega ładnie pachnie. Hey guys!
No także to by było tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem.